W wczorajszym odcinku żaliłem się wam, że nie mam dostępu do wersji deweloperskiej, dlatego że nie mam iPhone'a i nie mogę wam pokazać na przykład, jak się gra nowym zadymiarzem albo jakie nowe tryby zostaną wprowadzone już niebawem. Ale wczoraj się zdenerwowałem i pojechałem, kupiłem nowego iPhone'a 11. Co to jest w ogóle? Pro chyba? Jeżeli ktoś ma takiego samego złotego, no to od dzisiaj jesteśmy siostrami, mordeczko. Oczywiście by mi było mega miło, jeżeli byście zostawili łapeczkę w górę za to, że no kupiłem to dziadostwo od jabłuszka. Dzięki czemu możemy nagrywać sneak peeki na pełną parę. 20 tysięcy łapek, no i będziemy kwita. Dziękuję ślicznie. A teraz poleci szybki film podesłany od widza, który robi zakup z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Niepokonany 2, dziękuję ci bardzo serdecznie za wsparcie. Przypominam wam, moi drodzy, jeżeli chcecie też wystąpić na odcinku, no to jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrajcie to, wyślijcie na mojego maila, mail jest w opisie, i podeślijcie też swój link do kanału, wtedy ja was podlinkuję u mnie w opisie, dzięki czemu złapiecie jakiś zasięg. Ja już teraz, moi drodzy, nie przedłużam, zaczynajmy testowanie nowych skinów oraz postaci. Okej, moi kochani, na początku proponuję zobaczyć wszystkie podstawowe skiny, które będziemy mogli kupić za 10 tysięcy oraz 25 tysięcy golda. Uwaga! Let's go get it. Lecimy na Shellkę najnowszą. Tak wygląda, moi drodzy państwo, nowa złota Shelly. I powiem wam, że wygląda przekozacko. Tak wygląda srebrna Shelly. Alright. I wiecie co? Weźmy sobie tą złotą, wypróbujmy. Tak będzie wyglądał nowy ekran wczytywania. Przed chwilą wam się pojawił na ekranie. Powiem wam, mega się jaram tą aktualizacją. To będzie coś przecież pięknego. Okej, okay. I zobaczmy, jak ta Shelly strzela, jak się prezentuje. Aha. Naboje wyglądają tak samo jak dotychczas. Ulcik. No myślałem, że ten ult oraz kolor wystrzału też będzie miał inny kolor, ale jak widzimy, no niestety nie. Okej, zobaczmy sobie, jak będzie wyglądał nowy Leon. Tak wygląda srebrny Leon, moi drodzy państwo. No powiem wam, że wygląda bardzo fajnie, ale złoty jest po prostu już przesadą. Spójrzcie tylko na niego, no przekozacki, wypróbujmy go. No i zobaczymy, czy tutaj chociaż u Leona coś się troszeczkę zmieniło, ale chyba mi się wydaje, że nie. No niestety nie, no ale sam Leonik jest kozacki. Dobra, znikamy. Okej, zobaczmy teraz, jak będzie wyglądała nowa Piper. Powiem wam, że Piper będzie pierwszą postacią, do której kupię na pewno złotego skina. Spójrzcie, jak ona się prezentuje. No jest przekozacka. A tak wygląda srebrna Piper. Przypominam, że pierwsza będzie kupić srebrną Piper za 10 tysięcy, żeby dopiero móc odblokować złotą Piper. Koks. Koks totalny. Nie wiem, jak te skiny będą odblokowywane. Chyba będą pojawiały się po prostu w sklepie. Dobra, zobaczmy, jak wygląda Piperka. Jeden strzał. Ulcik. No niestety, bomby nie są koloru złotego. A szkoda. Fajnie by było, jakby miały też swoją grafikę. Lecimy dalej. Zobaczmy sobie teraz, jak będzie wyglądała Ems. Tak wygląda Ems podstawowa, Ems studentka, Ems złota. Wow, bardzo fajnie wygląda. Oraz srebrna Ems. No ładnie, ładnie. Tutaj klikniemy sobie na emotkę, możemy sobie wybrać emotkę jakąś, żeby tutaj sobie ustawić. No okej, wypróbujmy sobie teraz taką srebrną może. Tym razem srebrną M. Jak jej chmura wygląda? No niestety jest taka sama jak w podstawowym skinie. A szkoda, szkoda, mogła być troszeczkę innego odcieniu, albo chociaż się mienić w jakiś sposób. No dobra, ulcik odpalony. Postrzelaj ze sprayu, lecimy zobaczyć kolejną postać. Teraz przejdźmy do El Primo i spójrzmy, jak on wygląda. Zwykły El Rudo, El Rey, El Brown. No i moi drodzy państwo, złoty El Primo. Wygląda przekozacko. No dobra, odpalmy sobie teraz ulta tym El Primo. Leci. Przepięknie się prezentuje w powietrzu. Bomba, bomba w oko. Jeżeli chodzi o srebrne i złote skiny, to by było na tyle. Teraz pokażę wam najnowsze skiny, które niedługo się pojawią w grze, o które z pewnością będę walczył z JJ-ką w waszej ulubionej serii Walkę o Skina, więc wbijajcie na kanał JJ-ki, link w opisie, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Mamy podstawową Jackie, mamy Jackie budowlańca i uwaga, uwaga, moi drodzy państwo, ultra wiertnik Jackie. Spójrzcie tylko na to, co ona robi. Ona jeździ na swoim wiertle, no jest przekozacka. Wow, no nie, ja muszę wypróbować od razu. Wejdźmy tutaj na ten plac i sprawdźmy, czym ona się różni od takiej podstawowej wersji. Okej, od razu wjeżdżamy tutaj na twardo w chłopów i uwaga, chyba animacja uderzenia jest troszeczkę inna, bardziej taka piorunująca, bym powiedział. Użyjmy teraz sobie ulcika, wszystkich przyciągamy do środka, bomba, bomba. Kolejny nowy skin został dodany do Bee. Bee, jak dobrze wiecie, jest strzelcem, to jest taka słodka pszczółka i uwaga, mamy biedronkową Bee jako jej drugi skin i uwaga, trzeci skin jest mocny, patrzcie tylko na to. Mega chrząszcz Bee. Wow, to jest przecież jelonek. To jest normalnie jelonek i ona się unosi w powietrzu. Spójrzcie tylko na to.
Okej, moi drodzy, lecę od razu na środeczek i spójrzmy, jak ona strzela. Patrzcie, ona strzela jakby takimi rogami chrabąszcza. Wow, jak to przekozacko wygląda. A użyjmy teraz ultimate ataku. Uwaga! Woo! To są chyba też takie szczękoczułki, czy jak to się tam nazywa. Nani też dostanie swój nowy skin, spójrzcie tylko na to. Retro Nani. Wow, wow, no wygląda całkiem fajnie. Ma takie oko pikselowe, a podstawowa ma normalne, no dobra. Okej, i strzelmy. Aha, a tak rozumiem się niczym nie różni? Że o to chodzi, tak? Ale pojedźmy sobie samochodzikiem. No nie, no samochodzik też jest taki samego, tego samego koloru. Ojejku, myślałem, że ten samochodzik, czyli pip, będzie koloru tej nowej Nani. Szkoda, że tak nie jest. Max też dostanie swój nowy skin, spójrzcie tylko na to. Dotychczas był tylko GT Max i wyglądała prawie tak samo jak poprzednia Max, tylko różnią się kolorkami, a najnowsza Max będzie przekozacka. Streetwearowy Max, chyba miała być streetwearowa. Okej. No niestety nie. A pobiegajmy trochę. Wyrzuciła coś za sobą, ale nie zwróciłem uwagi, co to było. Jeszcze raz, użyjmy ulcika. Tak, puszkę wyrzuciła za sobą. Bardzo fajny skin. Ona mi przypomina w tym kapturze Leona, serio. Moi drodzy, czas teraz na najnowszego chromatycznego zadymiarza, który nazywa się Surge. A tak wygląda mecha Paladin Surge, którego będziemy mogli odblokować, jak ukończymy cały karnet zadymiarski. Cudowny, wypróbujmy go szybciutko, spójrzmy, jak on wygląda. I za chwileczkę, moi drodzy, zagramy mecz tymi kozackimi skinami. Let's go! Okej. Tak się tym steruje, dobra, bo jeszcze nie miałem przyjemności grać, wiecie? Okej. I zobaczcie. Kiedy strzelamy do przeciwników i nie mamy star powera, nasz strzał się nie rozbija na dwie części. Ale jak uderzymy w przeciwnika, no to już się wtedy rozbija. Jakbyśmy mieli star power, to bez trafienia w przeciwnika ani strukturę, już by nas się strzał rozbijał. No rozumiecie, o co chodzi, co ja będę wam tłumaczył, jakby nie jesteście matoły, wszystko rozumiecie. Przecież to jest wszystko jasne dla was, moi kochani. Robimy upgrade, ale zanim się upgrade'ujemy, uwaga, podejdźmy do przeciwnika i uderzamy po 1000. No dobra, i teraz dzięki temu szybciej biegamy. Tak, troszeczkę nasz Surge szybciej się porusza. Kiedy użyjemy kolejnego ulta, uwaga, używamy go. Woo! Bomba. Nasz Surge będzie miał o wiele większy atak. Zobaczcie, jaki teraz mam zasięg daleki. Ewolucja, uwaga, bomba. I teraz nasz podstawowy atak, tylko uderzmy w jakiego przeciwnika, bomba. Rozbija się na 6 poszczególnych części. Wow, no ta postać jest po prostu przekozacka, no... O mały włos bym zapomniał i nie pokazał wam bym skinu do Tika, moi drodzy. Tik też dostanie swój nowy skin, który nazywa się Krab Królewski Tik i wygląda, powiem wam, masno fist. Wypróbujmy go sobie na szybciutko. Okej, animacja Tika, jak widzimy, się zmieniła, więc mega spoko. Teraz on strzela jakby takimi kolczastymi głowami, głowami niby kraba. Mi to przypomina bardziej jakąś postać z Mario Bros. Wiecie, te kolczaste takie grzybki, czy co to były kolczaste? Żółwie? Coś takiego. Okej, rzućmy sobie ulti i spójrzmy. Tak, ultimate attack Tika też teraz wygląda znacznie inaczej, więc mega kozacko. Rzućmy sobie jeszcze raz tego ulta. Czyli to jest głowa Tika. Tak, powiem wam, ten skin do Tika musi każdy mieć w swojej szafce. Oczywiście, jeżeli jest fanem Tika, jeżeli nie lubicie grać Tikiem, no to go nie kupujcie. Proste, nie? Moi drodzy, zagrajmy sobie teraz meczyk. Po raz pierwszy będę grał tak fantastycznym zadymiarzem chromatycznym przedpremierowo. Wow, jaram się w opór, serio wam mówię. Bot 1, bot 2, okej, tu jest jakaś Jackie. No i dobra, czekajcie, bym się transformował. Bomba, transformowałem się i teraz jestem szybszy. Tak, rozumiem, okej, ale powiem wam, że bardzo przyjemnie się po pierwszej ewolucji gra Surge'em. Dobra, leży. Okej. Czy ja mogę się... Jackie tu jest! Jezuniu! Dobra, kolejna ewolucja. Ślicznie. I czy będę mógł się teleportować na drugą stronę? Uwaga, patrzcie na to. Tam, tararam, tam, tam. Nie, nie udało się. A myślałem, że się przeteleportuję na drugą stronę. Teraz mam o wiele, wiele dalszy zasięg. Tak. Biję go, tego bota. Mr. P, tak, dostaję. Teleport i bomba. Bomba i ult. Dobra. Wielkie starcie, showdown. Okej, już mam full ewolucję, moi drodzy państwo. No i czy coś z tego będzie? Leży! Wow, poszło mega easy. Bardzo fajny, chromatyczny zadymiarz. Pewnie dostanie nerfa, ale powiem wam, że zapowiada się naprawdę ciekawy sezon. To teraz zagrajmy sobie mega chrabąszczem B. Serio, jaram się w opór. Mega chrabąszcz B, spójrzcie, jak ona kozacko wygląda.
No ja muszę tutaj jeszcze giereczkę ugrać na szybko. Barley i to raz, dwa, trzy, dwa cuby już są moje. Dobra, widzę Jackie. Za chwileczkę też sobie zagrałem meczek Jackie i powiem wam, że ta pszczółka Maja już nie jest wcale taka przyjazna, jak była dotąd. Wiecie, taka słodziutka pszczółka, te sprawy, a tutaj, moi drodzy, mamy kozackiego chrabąszcza. Dobra, leżysz. Okej, tu mamy jakiegoś buff krzaka. Gadżet, ult. Zajaśniony, wielkie starcie, moi drodzy państwo. Przeszukajmy na szybko te krzaki. Tutaj nikogo nie ma. Dwa. Gadżet, trzy, leży. Fajny, fajny naprawdę skin. Ja się jaram w opór. Zobaczcie, jak ona przekozacko wygląda. Aha, ona się do nas odwraca, rozkłada skrzydła, zakłada kask i jej te szczękoczułki, czy jak to się tam nazywa, się ruszają. Przepiękny. No to na szybko jeszcze jeden meczyk Jackie. Powiem wam, że nie mogę się nagrać, no nie mogę się nagrać. Tak się jaram tym wszystkim, kurczę. Rozwalamy cztery skrzynki na dzień dobry. Bomba, 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 bomba. Jeszcze raz. Szybko lecę na swoim... Jak to się nazywa? Młocie pneumatycznym, tak? To jest młot pneumatyczny. Tutaj w przypadku tego skilla to jest jakby taki jakiś magiczny motorek, coś takiego? Nie no, kozacko to wygląda, powiem wam. Jeszcze raz szybki gadżet. Dobra, mamy tutaj jeszcze jedną pamkę. Bull, przyciągam was wszystkich, wariaty, tarcza i essa. Wow! Kozak skin. No zobaczcie, jaka jest animacja przecudowna. Okej, ona się kręci na głowie i wskakuje na ten motorek. Wow! Powiem wam, że te skiny już nie są wszystkie takie słodziutkie, teraz robią się coraz bardziej takie mroczne i bandyckie. Ale jak dla mnie mega spoko. Także moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, 20 tysięcy łapek i będziemy kwita, jeżeli chodzi o tego iPhone'a. I dajcie znać też w komentarzu, czy macie iPhony, czy Samsungi, czy po prostu wolicie iOS-a, czy Androida. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie już jutro z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!